co koniecznie trzeba by było zabrać na Camino? Jaki moment wybrałaś na to, żeby pójść na Santiago? I tutaj Magda nam pokaże, jak wygląda paszport pielgrzyma. Ci ludzie dzielą się historiami. Tak, to jest niesamowite. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Magda. Pani Magdo, witam serdecznie. Hello. Koledzy, hello guys. Hi, what's up? Guys from Bangladesh, z Bangladeszu, moi kumple. Nie to, że ich tutaj, wiecie, zabrałem jak byłem w Bangladeszu, ale chłopaki tutaj w ogóle w Portugalii. Okazuje się, że jest bardzo dużo Bengalczyków, Hindusów i no przeróżnych nationality. Tak na dobrą sprawę. Więc co, mają tutaj różne biznesy, więc zaraz wam pokażę, co tutaj mają. Zobaczcie tutaj, jakie magnesiki, nie magnesiki. Ogólnie takie pierdółki tutaj sprzedają. Ja to już, powiem wam, wyrosłem z kupowania takich pamiątek, tego wszystkiego, bo gdybym wszędzie kupował jakieś różne takie pamiątki, no to niestety bym już nie miał miejsca w mieszkaniu i bym był po prostu zasypany wszystkim. A z Bangladeszu tutaj ci ludzie to przeważnie już są po 10 lat, nawet i dłużej. I co? I robił tutaj biznes. Jak wiecie z poprzedniej serii o Bangladeszu, no to niestety w Bangladeszu się, moi drodzy, kompletnie nie przelewa. A tutaj portfeliki takie małe, z korka właśnie. Magda tutaj ogarnia tematy. W Portugalii to nawet ja bym mógł być kieszonkowcem. No ludzie tak pościskani jeżdżą. Tak, w tramwajach, w metrze i w ogóle nie zwracają na to uwagi. Nie zwracają uwagi i jak widzieliście właśnie przed sekundką, Portugalia wydaje się krajem, a Lizbona miastem super bezpiecznym. No i może się wyłączyć po prostu ten taki obszar mózgu, który odpowiada za uwagę i za bezpieczeństwo. Zdecydowanie. Łatwo się zapomnieć, trzeba też uważać, że tutaj właśnie Hiszpania, Portugalia to są najbliższe kraje, które stanowią tak zwany korytarz migracyjny. Migracyjny z czarnego lądu na ląd biały, no tak trzeba powiedzieć, jak już zaczęliśmy od czarnego. To jest bardzo ważny punkt. Bardzo ważny, szczególnie dla mnie. Ponieważ to jest pierwsza strzałka na Camino oficjalnie. Dużo osób zaczyna start swojego Camino, czyli szlaku jakubowego od portugalskiego, z Lizbony, ale z katedry, do której zaraz dojdziemy. Ale prawdziwe miejsce jest tutaj, przy Igreja de Santiago. Zresztą możemy widzieć oficjalną tablicę. Trochę oszukuję. Comeca Camino, coś tam, Santiago de Compostela, 610 km. Tak, ale jest troszeczkę więcej. Świry tylko chodzą na takie dystanse. Ile przeszłaś? Welcome. Łącznie na liczniku miałam 745. Jezu, co to za nogi? To podlaskie. Podlaskie nogi, silne nogi. Ładnie, 700 km, moja droga. Magda, pozwolisz, że dzisiaj cię pomęczę troszkę o Santiago de Compostela. Śmiało. Szlaku Świętego Jakuba. Pokaż nam taką główną strzałkę, która według większości ludzi jest początkiem całego szlaku. Tak, podejdziemy? Tutaj, oczywiście. W rogu nieśmiało się wyłania strzałeczka. Mamy. Tutaj. Jest. Czyli ludzie twierdzą, że jest to pierwsza strzałka? Tak, aczkolwiek tak jak byliśmy pod Igreja de Santiago, znajduje się oficjalna tablica i tam powinno się zacząć, ale ponieważ katedra de Sé, pod którą teraz stoimy, jest takim rozpoznawalnym punktem miasta na wszystkich, dosłownie prawie, że magnesach, pocztówkach się pojawia i można tam kupić paszport pielgrzyma, ludzie poproszą. Czyli co, tutaj przychodzisz, kupujesz ten paszport. Tak. I zaczyna się cała przygoda. Dokładnie, więc rano bardzo często można spotkać tu osoby z plecakami, robiące pamiątkowe zdjęcie i zaczynające swoją drogę. Zresztą, jeżeli chodzi o te katedry, tak samo w Porto, też jest katedra Sé, więc tu powiedzmy taka marka, aczkolwiek to są takie najbardziej rozpoznawalne katedry. One się znajdują w kilku miastach pod tą nazwą, tylko oczywiście inaczej wyglądają, ale to są główne
raz, że turystycznie, dwa, jeżeli chodzi o duchowo, a trzy, można dostać tam pieczątkę. Czyli ogólnie jak ktoś nie chce płacić, no to w niedzielę wbija na mszę. Tak. Sobie może zobaczyć, jak wygląda katedra za darmo. Ale jak, o co chodzi z tymi pieczątkami? Czyli co, po prostu masz paszport i idziesz na odcinkach, dostajesz pieczątki? Tak. Zbiera się pieczątki w różnych miejscach. Są w barach, w restauracjach, w noclegach i jest taka zasada, że minimum trzeba mieć dwie pieczątki na dzień, żeby dostać Compostelę. Czyli taki... Co to jest Compostela? Compostela to taki certyfikat, że skończyło się Camino. I oficjalnie po łacińsku jest wypisana, że się dokonało tego, wybiera się, dlaczego się szło. Czy to był powód religijny, czy to było sportowo nawet można wybrać, czy po prostu spiritual, czyli takie przeżycie duchowe. A druga rzecz, można też poprosić o certyfikat z kilometrami i sobie dumnie później dużo osób oprawia to, wrzuca na ścianę paszport pielgrzyma z pieczątkami i właśnie tę Compostelę, kilometry i upamiętnienie. Paszport pielgrzyma. To już w domu jesteśmy i tutaj Magda nam pokaże, jak wygląda paszport pielgrzyma. Czyli jest zapisane wszystko, tak, kiedy było. Specjalny numer się dostaje. Od kiedy do kiedy? Z jakiego miasta się wychodzi? Dokąd się idzie? O nie, zobacz, to są w ogóle takie stare pieczęcie. Tak, to są specjalne. Każdy hostel, miejsce ma swoje własne, więc później też rozpoznaje się historię, gdzie, u kogo się robiło, czy to właśnie z jakiegoś klasztoru, z noclegu, z miejsca, gdzie się jadło. Są bardzo różne. Dużo jest takich bardzo prostych, ale właśnie największą frajdę są takie wyjątkowe, nie? No właśnie. Wow. To jest super. I tak się zbiera, tak jak Pokemony, to pieczątki na Camino. Czyli codziennie musisz zebrać minimum dwie pieczątki. Mhm. Chyba, że szlak jest długi, tak jak szłam z Lizbony, to tutaj mogłam śmiało pierwsze dni zbierać sobie po prostu tylko tam, gdzie spałam. Patrzcie, Magda, przed tym jak szła w ogóle na szlak Santiago de Compostela, zrobiła sobie taką całą w ogóle cały plan. Co miałaś tutaj napisane? Dzień, miejsce, trasę, z którego wychodzę, do jakiego miasta idę, ile jest kilometrów i adres, miejsce, w którym śpię, bo akurat ja wszystko zabukowałam do przodu. Większość tak naprawdę pielgrzymów bukuje, to znaczy właśnie nie przygotowuje się, tego idzie z miejsca, dnia. Albo rezerwacja robi tego samego dnia, albo idzie na spontanie, gdzie zajdzie, tam okej, okay, zobacz, wszystko co do joty, mogłoby stracić telefon, wszystko i by miała... Tak, miałam, na telefonie też miałam, na poczcie miałam, moja przyjaciółka miała, więc... Nie mogłam zaginąć. I już otworzyłem. Tak, ale to jest tak ciasno włożone, że... Okej, okay, bo to jest, zobaczcie, to jest... A, tak. To jest certyfikat, to jest dyplom? Jak możemy to nazwać? A to się nazywa Compostelą. Właśnie taki certyfikat, że się ukończyło Camino, gdzie wybiera się też powód wędrówki, tak? Jest religijny, sportowy albo duchowy. Tutaj jest to wypełniane w specjalnym biurze pielgrzyma. Teraz technologia poszła do przodu, więc można wcześniej zgłosić, że się już przychodzi, żeby uniknąć długiej kolejki. I tutaj dokładnie, tak tam było napisane na Y i tym punkcie startowym, że jest 610, to mamy 634 do Compostelę, a jeżeli ktoś chce przedłużyć do Fistery, czyli iść na do ocean, to jeszcze zostaje tam około 100 km, więc łącznie wyszło te 700 z kawałkiem. Mhm. Także super. Tak to wygląda. No to widzę, do CV można dorzucić. Tak, a tutaj jest w ogóle, bo to jest certyfikat w kilometrach, a to jest ta oficjalna, po łacińsku pisane, to właśnie te zaświadczenie stricte, ta Compostela. Mhm. Okej, to oni tutaj widzę bardzo to ogarnęli. Zdecydowanie. Dużo osób na pamiątkę ramkuje to, zawiesza na ściany z tym paszportem pielgrzyma, wspomina, czy dorzuca jakieś zdjęcie i taka pamiątka na całe życie. Będzie kolejna wizyta na szlaku Świętego Jakuba? Pewnie nie jedna.
Co to jest? Puszelka, jeden też z symboli szlaku Jakubowego. Poza tym, że najbardziej popularne są żółte strzałeczki, które wskazują drogę, to taka muszelka też jest symbolem i dużo pielgrzymów rozpoznaje się, że są pielgrzymami, a nie na przykład turystami czy osobami na szlaku, mając taką przyczepioną muszelkę. Gdzie to można kupić? To można kupić w Santiago, ale dużo osób też znajduje po prostu muszelki nad wodą, przygotowuje i samemu przyczepia. A, to jest super! Tak, więc ta jest akurat prosto z Santiago. A tutaj jeszcze taka mała ciekawostka na szlaku Santiago, to się nazywa łapka Mocho, została wyprodukowana przez architekta. Około 800 tysięcy takich łapek zostało wyprodukowane i nie można tego kupić. Pielgrzymi po prostu przekazują między sobą, szczególnie kiedy idzie osoba sama, to żeby dać jej takie wsparcie, żeby poczuła ten symbol braterstwa, pielgrzym, który to posiada, przekazuje dalej i one tak krążą po całym szlaku. Ale super, czyli żeby dodać skrzydeł pielgrzymom. Tak, dokładnie. W gorszym momencie. Albo po prostu, żeby ktoś właśnie nie czuł się samotny. Tak? Fajne. Czyli tego już nie nabędziesz. To jest po prostu ograniczona ilość, która wędruje od pielgrzymów do pielgrzymów. Dokładnie. Jak się nazywa? To jest łapka Mocho. Łapka Mocho. Magda ma normalnie rakiety w nogach. Magda, jak szłaś na Santiago, szłaś sama? Tak. Jaki moment wybrałaś na to, żeby pójść na Santiago? Poza sezonem, no. Zdecydowanie, żeby uniknąć dzikich tłumów. No właśnie, poza sezonem, czyli co? Czy to jest listopad, grudzień? Tak, w sumie zaczęłam już pod koniec października i w listopadzie dotarłam. Tak. Co trzeba wziąć na Santiago? Wygodne buty. Ile ważył plecak? Mój? Och! To jest dobre pytanie, bo mój był nietypowy. 12. 12? To jest dużo. To jest dużo, większość osób ma 6 albo 8. Ile przeszłaś? Przeszłam 745 km w 22 dni, bo po Santiago stwierdziłam, że idę dalej i doszłam do Finstery. To jest kawał drogi i powiedziałbym ciężki plecak, jak na kobietkę. Która? Ojej! So sorry, bro! So sorry. Everything fine? She's violent. So sorry, bro. Może to Magda nagrywa. Która? Ojej! Okej, już do domu. Chciałem teraz zaznaczyć, że Magda jest waleczną osobą. Nikt jej nie podskoczy, bo dostanie w beret. Suspiro. To chyba jest beza. To jest beza. Uh-huh. A to jest rohan, to jest chyba ciasto takie. Nieźle. A to jest... O kurcze. No i to oczywiście pasztela. Pasztel de nata. W trzech zdaniach, czym było dla ciebie Santiago? Camino to jest przede wszystkim droga. Tak tłumacząc dosłownie. No i właśnie idąc tam sobie można przewartościować swoje własne życie. Zdecydowanie Camino to nie jest cel na zasadzie dojścia tylko do katedry w Santiago de Compostela, bo liczy się droga. Camino, jak sama nazwa mówi, to jest droga, a każdy przekłada tą drogę na swoje życie, więc to jest niesamowita okazja przemyśleć dużo spraw. Dotychczasowe nasze wybory, jak również to jest doskonała okazja na spokojnie zdecydować, co się chce dalej. Dużo ludzi tak naprawdę decyduje się na Camino z konkretnego powodu. Często te powody są dosyć takie znaczące. Dużo ludzi idzie ze złamanym sercem, po rozwodach, osoby szukające pracy, swojego miejsca. Czyli jak idziesz drogą, spotykasz przeróżnych ludzi, ci ludzie dzielą się historiami. Tak, to jest niesamowite. I to jest dosłownie takie... natychmiastowy kontakt następuje. Nie ma tak jak w życiu, że każdy gdzieś wstydzi się przyznać do jakichś swoich słabości. Tutaj człowiek jest naprawdę człowiek człowiekowi człowiekiem. Tak jakby chciało się, żeby ten świat wyglądał. Ludzie są super pomocni, super kochani, opowiadają o to, co im leży na sercu.
nie tylko dzielą się radami, jak przejść i jakie są fajne miejsca, ale właśnie jak żyć. I to jest niesamowite. To jest ta wartość dodana, nie? Z Camino. Tak, i później zostaje z nami. Dużo osób mówi, że Camino działa po czasie i tak jest. To się przekłada na nasze życie, zabieramy tą naszą podróż, ta ileś tygodni, wchodzi w nasze prawdziwe życie i te wartości przynosimy. Mam wrażenie, że po Camino zaryzykuję i powiem, że staje się większość osób lepszymi ludźmi. Lepszymi ludźmi. Czyli co, tak na tej, w tej drodze spotykasz braci i siostry? Tak. To są tacy bliscy, nie? Że tak opowiadają o tym, o swoim życiu, o swoich przeżyciach. Tak, i to jest też super, że nie ma znaczenia ani wiek, ani płeć, ani narodowość. Wszyscy tak naprawdę, mimo różnych celów, różnych przeżyć, różnych nawet sposobów podróżowania, bo naprawdę, czy różne są ścieżki, różne sposoby, różne noclegi, nie wiem, niektórzy wybierają się nawet niesienie namiotu, a inna osoba nocuje w hotelu, także zróżnicowanie jest duże, ale mimo wszystko jest taka dobra, pozytywna energia, co łączy wszystkich. Pamiętasz, Magda, zapytałem cię, co byś spakowała na Camino. Pięć rzeczy takich, bez których byś... Bo byłaś na Camino dwa razy. Tak. Na dłuższym dystansie i na krótszym chyba, tak. Jak dobrze pamiętam. Co koniecznie trzeba by było zabrać na Camino? Przede wszystkim wygodne buty, wygodny plecak. Polecam, na pewno mi się bardzo przydał camelback. Camelback, okej, czyli nawodnienie. Na wodę, tak, żeby nie sięgać za każdym razem po butelkę. No. I bardzo dobry płaszcz przeciwdeszczowy. Przeciwdeszczowy, To już mamy cztery. Cztery. No i jak jesteś pielgrzymem, to musisz mieć paszport pielgrzyma, bo wiadomo. No dobra, ale paszport pielgrzyma to jest coś stałego. Coś takiego, dobrze. Co musisz ty skołować. Pokrowiec na telefon. Tak, bo mimo wszystko są strzałeczki, ale czasem się człowiek gubi na przykład, nie? Wtedy mogę mieć na wierzchu, deszcz pada i jest bezpiecznie. Tak samo oczywiście zdjęcia, filmy, a jest to też na szyi, więc jest też trochę do zabezpieczeństwa. Super, czyli możesz od razu sobie używać, tak. Nie? Masz pod ręką zawsze. Pijani ludzie nie mogą czytać. Miłość jest złem. Magda ogarnia nam transport 15E. Szanowni Państwo, proszę nie przegapić. A mi tutaj, Magdzie, kieruje się pytanie. Ale tutaj pani chce chyba odpowiedzieć na to pytanie. A może i nie chce. Gdzie się nocuje na szlaku? Zależy, ale głównie pielgrzymi nocują w albergach. To są takie specjalne hostele dla pielgrzymów. A nie drogie? Właśnie niższego standardu i niższej ceny. Przeważnie to jest około 5 euro i ewentualnie są też takie noclegi do nativo, co znaczy tak naprawdę kto ile zapłaci, ile uważa. To może być faktycznie 5 euro, to może być 10, 15. A co to znaczy, wiesz, standard zaniżony? W sensie, jak to wygląda w rzeczywistości? To wygląda tak, że to jest jeden duży pokój. Tych łóżek potrafi być tam 20 albo 20 plus na jednej dużej sali. Nie ma takiego komfortu, jak to jest w hostelach, gdzie jednak maksymalnie powiedzmy jest 6-8 łóżek, że ten pokój ma oddzielną łazienkę. Tu jest jedna łazienka też na te wszystkie osoby. Ale to jest kompletnie tam inna atmosfera, ponieważ ludzie siadają później do jednej kolacji razem. Jest takie tak zwane menu pielgrzyma, więc wszyscy faktycznie jedzą tam zupkę, główne danie, deser, dzielą się opowieściami. W cenie noclegu masz też jedzonko? To jest oddzielne. To jest oddzielne. Okay. Tutaj każdy może sobie zdecydować, czy bierze te menu pielgrzyma, czy nie. No ale ono jest na tyle korzystne, bo to jest koło właśnie 10 euro, gdzie na mieście jeden posiłek, jedno danie, to jest
10-15 euro. To ile musisz przeznaczyć na dzień? Bo tu wychodzi tak, nocleg w niższym standardzie 5, mm-hmm. posiłek 10-15. Mm-hmm. Myślisz, to znaczy taki budżet, myślę, minimalny to jest około 25-30 euro. No i powiedzmy do 50, w zależności kto będzie nocował faktycznie, czy wybierze hotel, czy hostel, a hostele są też dosyć popularne, bo nie zawsze też jest po prostu nawet miejsce w tych I na trasie, wszędzie na trasie są jakieś noclegi, czy czasami jest długi dystans, gdzie nic nie ma? Jak zabraknie miejsca w sezonie, to trzeba przemaszerować dodatkowe 10 kilometrów. Także niektórzy już zaczynają dzień przed wschodem słońca, taka czwarta, piąta, pędzą do hostelu, żeby się przemocować. Uwaga, uwaga. Klasztor Hieronimitów. Jeden z zabytków, siedmiu chyba zabytków Portugalii. Tak, to nawet cudów Portugalii. Tak, mieszanka gotyku i... Renesansu. I wpisano na listę UNESCO. UNESCO. Dobrze, i teraz kolejne pytanie związane ze szlakiem Jakuba. Tak. A mianowicie bezpieczeństwo. Mhm. Jak jest ogólnie z bezpieczeństwem? Jak szłaś te 700 km, czułaś tak? się bezpiecznie? Zdecydowanie, czułam się bezpiecznie, szczególnie po hiszpańskiej stronie. W Lizbonie, to znaczy zaczynając od Lizbony, nie jest źle, aczkolwiek wychodząc z miasta idzie się taką dzielnicami fabrycznymi i jest trochę tak podejrzanie, powiedziałabym, aczkolwiek pielgrzymi też się pilnują. I nieraz na grupach tych pielgrzymkowych widziałam, że zdarzały się różne przypadki, coś ginęło, jakieś kradzieże, jakieś napaście, ale pielgrzymi też przygarniali nawet tę osobę, która szła sama do swojej grupy, tak? Czy od razu dziewczyna na przykład zgłaszała, że coś się gdzieś wydarzyło, oznaczała na mapie, dzwoniła na policję. Czyli jest jakaś specjalna tak, mapa? Tak, to znaczy jest generalnie społeczność, jest kilka różnych grup, więc są grupy i portugalskiego Camino, ogólnie jako różnych szlaków i przeważnie każdy idąc się dodaje i później poznajesz po drodze też różnych ludzi, bardzo często wymieniasz się WhatsAppem z innymi osobami i też jest tak, że dla własnego bezpieczeństwa się informujecie, tak, dzisiaj doszedłem gdzieś tam, po drodze właśnie pierwszego dnia spotkałam dziewczynę z Włoch, więc też się tak śledziłyśmy na bieżąco, że wszystko jest okej po drodze. Czyli polecasz ogólnie samotnej osobie, żeby tak. ruszyła? Zdecydowanie, nie ma czego się bać, więcej strachu jest w głowie, a po drodze też jest bardzo dużo fajnych ludzi, odpukać jakby coś się przytrafiło, zawsze znajdziesz ten support wszędzie, to co by się dało, tak, dokładnie. Porque sou meu chão foi sonho que morreu. Se o que acabou nunca existiu, de onde veio? Świątynia buddyjska w Lizbonie. Można przyjść się pomodlić, ale można też zapytać o przygody. Tak. Przygody w podróży i w Walencji. Coś tam było, coś się zdarzyło. Tak, to znaczy Walencja jest na szlaku Camino ciągle, aczkolwiek ona jest na szlaku, który jedzie nad wodą, czyli ten Costal wybrzeżny, bo w Portugalii są dwa główne szlaki, jeden centralny, który wiedzie głównie przez miejsca historyczne, małe wioseczki, lasy, a drugi jest nad oceanem, chyba bardziej popularny, ale też bardziej komercyjny. I dochodząc do Walencji, miałam taki wyjątkowy nocleg właśnie w typowym albergę, gdzie gospodarze faktycznie sami bardzo kochali Camino, byli wielokrotnie, aż w pewnym momencie życia doszli do wniosku, że nie chcą się odcinać od Camino i o ile zdrowie im nie pozwala chodzić na takie szlaki, otworzą albergę, taki hostel dla pielgrzymów. Zaprawieni w boju, wiedząc, czego będą potrzebować,
Szybowiec pielgrzymi. Poza tym, że mieli naprawdę bardzo wygodny hostel, łącznie z basenem, więc dla obolałych nóg, no to wiadomo, raj. Bajka. Tak, to pan sam gotował i dania były naprawdę przepyszne. Wszyscy siadali do jednego stołu. Czuło się klimat prawie jak przy Wigilii i każdy siadał i opowiadał właśnie swoje przygody, ale przede wszystkim to, dlaczego idzie, co to zmieniło, i to było takie bardzo głębokie. I tak po wymienieniu się z takimi doświadczeniami przyszedł moment, kiedy właśnie gospodarz zabrał głos i opowiedział, że tradycja pielgrzymowania jest naprawdę bardzo stara i kiedyś faktycznie nie chodziło się tylko do Santiago de Compostela, tylko aż do tej Fisterry, czyli na sam kraniec świata, gdzie pielgrzymi szli jeszcze kiedyś po gwiazdach, bo nie było telefonów, GPS-a, nie było tych strzałeczek wszędzie narysowanych. I oni szli tam dla odrodzenia. Wierzyli, że przy zajściu słońca tak jakby kończył pewien etap, a wraz ze wschodem się na nowo narodzą. Więc to było takie naprawdę mistyczne przeżycie. Oczywiście przez drogę mogli sobie przemyśleć wszystko, jak chcą zacząć to nowe życie, z jaką energią i jak będą iść w przyszłość. I każdy tak... Widać było po twarzy wszystkich zebranych, że każdy wziął coś głęboko do serca, tym bardziej, że poruszyliśmy też temat takiej miłości, która właśnie jest wśród tych pielgrzymów dosłownie namacalna. Abstrakcyjnie wokół obcych ludzi, a wszyscy są na tyle otwarci i pomocni i każdy wychodzi z takim założeniem, takiej self-care, dbanie o siebie i przepracowanie swoich tematów, a kończy się, że znajduje często jakieś przyjaźnie czy inspiracje, które zostają mu na całe życie. I to było przepiękne. Mm-hmm. To może tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Podsumowując, że Santiago de Compostela to jest pewnego rodzaju odejście i wielki powrót, odrodzenie. Tak, coś w tym jest. Bardzo dziękujemy pani Magdo za miły odcinek o Santiago i miejmy nadzieję, że tymże odcinkiem zachęci pani widzów do ruszenia w drogę i odkrywanie siebie samego. Wkłaniamy się nisko do sandałów i kostek. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Zostawcie miłe słowo, czyli tak zwany ślad węglowy na kanale. Miłe słowo Magdzie, która przed nami głównie szlak Jakubowy, ale również pokazała, odpowiedziała na jeszcze pytania związane z samym życiem w Portugalii. Polecam obejrzeć pierwszy odcinek z Magdą z Portugalii. Zachęcam też odwiedzenie kanału za kilka dni, ponieważ pojawi się kolejny odcinek tutaj z Lizbony. No i co, moi drodzy, oczywiście subskrypcja i łapeczka, żeby nie ominął was nowy odcinek, a ja tymczasem pozdrawiam serdecznie i co, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.